I takie mamy pokolenie. Młode, wspaniałe pokolenie. Najpierw chciałem Państwu bardzo podziękować. Chylę czoło przed Państwem, bo z Waszych wydatków była wspaniała impreza. Marsz, który zorganizował Timek i Patrioci Bydgoscy. Obiło się wielkim echem w tym wielkim gmachu i w Urzędzie Miasta, że wspaniała impreza, ale to przez to, że Państwo się trochę dołożyliście. Dzisiaj nie ukrywam, mamy przed sobą Marsz Wielkiego Polaka, 2 kwietnia, Jana Pawła II. Jeśli dalej jeszcze się strzodzi, to wrzućcie coś do puszki. Koledzy z Bydgoski Patriotów przyjdą, aby też ta oprawa była godna, była wspaniała. Był jeden prowokator na naszym ostatnim marszu, policja się zajęła, przed chwilą tu również policja się zajęła człowiekiem, który przyszedł do nas pijany, także dziękujemy służbom i policji, takiej policji, która jest na usługach nas, czyli naszego narodu, Polski. Więc bardzo dziękujemy, że są między nami, zabezpieczają nasz tutaj manifestację. Timek, zapraszam Cię serdecznie, powiedz kilka słów. Dzień dobry, mili Państwo. Mimo tego, że zdrowie mi trochę doskwiera, to jestem dzisiaj tutaj. Cóż ja mogę do tego marszu dodać? Bodziu już zdradził naszą tajemnicę, więc to miała być niespodzianka. Rok temu nie wiedzieliśmy, że takim echem odbije się nasz marsz. Marsz Jana Pawła II, który w tym roku postanowiliśmy zorganizować po raz kolejny. Wyruszyliśmy w tamtym roku siłą kilku tysięcy ludzi ze Starego Rynku. Myślę, że w tym roku będzie tak samo, a może i lepiej. Liczę na to, że o 19:00 stawimy się w mocnej, licznej grupie na Starym Rynku. O godzinie 20:00 jest przewidywany wymarsz. Zgromadzenie zaczyna się o 19:00. Mamy przygotowane dużo flag biało-czerwonych. Flagi papieskie są przygotowane. Jest wspaniały baner na całą płytę z Janem Pawłem II na Starym Rynku. Mamy przygotowane 150 pochodni. Mamy przygotowane już inne rzeczy, o których mogę powiedzieć w sumie. Mamy wspaniały baner z Janem Pawłem II, który pójdzie na czele tego marszu. A pod bazyliką o 21:37 zrobimy po prostu światełko do nieba. Tradycyjnie. Tam też zaśpiewa pewnie moja córka. Tak nieskromnie już mówię. A jutro o godzinie 18:00 zapraszam na upamiętnienie rocznicy śmierci Zbigniewa Rostka, który jest tutaj na tym billboardzie. Niestety, tam billboardy już zniknęły. Z tamtej strony naszych żołnierzy już nie ma. Już zostały zdjęte. Hańba! Ale ja wam przyrzekam tutaj, tak jak stoję, przyrzekam wam to, że powiesimy te billboardy. Niekoniecznie tutaj, bo ten budynek nie musi być tutaj. Ale zrobimy to i powiesimy tych żołnierzy, którzy tam byli, był to wizerunek naszego miasta. Jako żołnierze wyklęci byli przez kilka ostatnich lat, wisieli na tej ścianie budynku. W tej chwili już nie ma. Łatwo zdjąć coś, łatwo wymazać, ale nie w naszej pamięci. Chciałbym jeszcze może na chwilę wrócić do tego marszu, o którym tu wspomniał pan Bogdan. Dziękuję jeszcze raz wam wszystkim za to, że byliście z nami, za to, że pokazaliśmy siłę w Bydgoszczy i za to, że pokażemy ją w zdwojonej albo w potrójnej czy poczwórnej sile na marszu Jana Pawła II. Śmiali się tutaj ze mnie, że przyszły radny rośnie. Nie, nie, nie. Nie, nikt do tego nie namówił, nie namówi i nigdy nie będę radnym. To już mogę dzisiaj Państwu powiedzieć, że to nie tędy droga.
Po prostu nie lubię polityki, nie lubię mieszać się w politykę i to jest. Tak, ja się zgadzam z tym, że nie unikniemy, ale nie możemy brnąć głębiej, a możemy nie stać na tym samym poziomie. Mili Państwo, jeszcze raz Wam wszystkim dziękuję. Zapraszam na jutrzejsze upamiętnienie i dziękuję też za pobyt na cmentarzu Leszka Białego, gdzie byliśmy dosyć liczną grupą. Wczoraj byliśmy w Czernikowie na koncercie Smoły Smolińskiego z zespołu Kontramundum. Wspaniały koncert. Mogę powiedzieć tylko, że przy ostatniej piosence 90% sali płakało. Dziękuję bardzo. I tutaj mam taką jeszcze taki pomysł może dla radnych. Czy nie warto by było Smoły zaprosić do Bydgoszczy? Dziękuję bardzo. Myślę, że warto było, ale myślę, że po 7 kwietnia my radni, którzy z woli Państwa zostaniemy radnymi, na pewno Smołę zaprosimy. On był już nie raz u nas tutaj, ale myślę, że warto, bo to jest coś pięknego. I myślę, Timek, że szkoda, że nie startujesz na radnego, bo takiej rady nam potrzeba. Bo nie można się od polityki odżegnywać. Córka jak dorośnie pierwsza będzie startować, już ma zapowiedziane przez ojca i przeze mnie, że musi startować. Proszę Państwa, bo polityka, co to jest polityka? To jest rzecz wspólna. To my musimy ją tworzyć. Nie może być tak, że wszyscy uciekamy od niej. I za nas oni niestety podejmują uchwały i niestety rządzą w tym kraju. Pamiętam jak dzisiaj, jak w tej koszulce byłem na sesji Rady Miasta. Konstytucja, tak, ma być przestrzegana w Polsce. To nie wtedy, gdy oni krzyczyli konstytucja. Dzisiaj również konstytucja musi być przestrzegana. Prawo ponad wszystko. Jeśli nie, zmobilizujemy się jak w latach 80. Pokażemy, gdzie na wierzbach rosną i gdzie fajne rzeczy wiszą. Nie może być sytuacji, że bezprawie się rozlewa na Polskę, a my milczymy. Nie ma takiej możliwości. Proszę Państwa, liczymy się, spotykamy się i dobrze się spotkamy w mniejszych grupach, bo nie można nas namierzyć, ale się budujemy. Przyjdzie ten dzień, jak w roku 80, gdzie Jasia zamykali, mnie bili, powstaliśmy jak Feniks z popiołu. Dzisiaj też powstaniemy. Proszę Państwa, obiecuję, póki ja żyję, to nie i my żyjemy, to nie poprzestaniemy. I myślę, że proszę Państwa, musimy mówić naszym sąsiadom, przekonywać ich. Bo już dzisiaj młodzi ludzie i nawet mój syn, który z przykrością muszę powiedzieć, głosował na trzecią drogę, czy trzecią nogę. Tak, mój syn głosował. Dzisiaj przyszedł i mówił, ojcze, myliłem się. To była hańba z mojej strony. Przepraszam Cię. Bo to, co oni wyprawiają, to nie jest Polska. To nie są zasady polskie. Jestem Polakiem. Wychowałeś mnie na dobrego człowieka. I dzisiaj przepraszam Cię, że na nie głosowałem. Więc proszę Państwa, trzeba rozmawiać z rodziną, z przyjaciółmi, znajomymi. Nie bójmy się. Komuniści nas nigdy nie zamknęli. Nigdy nas kazali nam milczeć. Nie możemy milczeć. Dzisiaj nie wolno nam milczeć. Musimy iść, głosić, że Polska jest tu, gdzie my mieszkamy. Może już mamy swoje lata, ale dopóki będziemy żyć, będziemy walczyć o naszą ojczyznę. I musimy przekonać młode pokolenie. Koleżanki, Kimka, córki nie musimy, która pięknie śpiewa i rozgrzewa nas do boju. Więc proszę Państwa, posłuchajmy dzisiaj pięknego pieśni, która moje nie jest tak piękna jak moje. Nasza koleżanka śpiewa, ale też jest piękna, więc prosimy o podkład morzeczny.